Dzień dobry państwu, ja nazywam się Marek Mierzwiak, a obok mnie pani Urszula Pawlik, która dziś opowiadać będzie o Kalibabce, o największym uwodzicielu PRL-u. Podobno. Właśnie powstała książka, Wiktor Krajewski napisał Kalibabka Historia największego uwodziciela PRL-u i tak o tej książce pisze Katarzyna Bonda. Wstrząsająca, odrażająca historia którą autor słusznie odziera z mitu, pochłonęłam w kilka godzin. Mnie zajmuje troszkę więcej czasu niż kilka godzin, żeby przeczytać tę książkę, no ale to dużo zajęć, prawda? Spada na człowieka. W każdym razie książka jest fascynująca, ale też życiorys kalibabki, czyli jak on o sobie mówił tulipana, jest też bardzo interesujący. Proszę sobie wyobrazić, że na początku był to. Bardzo spokojny chłopak, wywodzący się z rodziny rybaka, i on też był takim prostym rybakiem. Pisano o nim, że to był najmłodszy rybak pracujący na morzu. No i później nagle powiedział: Nie, 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 to ja nie chcę tak ciężko pracować, ja chcę podbić świat. I pani Urszulo, w jaki sposób on ten świat podbijał, a ten świat? Dał się mu podbijać. Głównie kobiety dawały się. Głównie kobiety. No, zanim trafił do więzienia, ale do tego dojdziemy. W jaki sposób? Ruszył w świat i powiedział: Ten świat należy do mnie. Jestem młodym, fantastycznym facetem i uwiodę każdą kobietę. No początek był naprawdę dobry. Zapowiadać to on się nigdy nie zapowiadał. Dobrze, bo były z nim na okrągło kłopoty w szkole, od skończył nauki Tronił, skończył szkołę podstawową, tłumaczył to trudną sytuacją rodzinną, co nie było do końca Prawdą, bo ojciec, jak już żeśmy wspomnieli, należał do takiej spółdzielni, jak to się za PRL-u należało, miał własny kuter, miał własną przystań. No i prócz tego jeszcze dodatkowo dorabiał jako pracownik ormo. Ormo to była, o czym wiemy, taka paramilitarna czy militarna jednostka wspomagająca milicję obywatelską Ochotnicze to rezerwy rezerwy milicji obywatelskiej. obywatelskiej i do tego ormo nie każdy mógł się dostać no jak już się ktoś dostał to miał z tego tytułu konkretne przywileje w każdym razie Kalibabka nie, wychodzi, nie wywodził się z biednej przeciętnej rodziny, jak na czasy perelowskie to było ponad przeciętne. Z ojcem pracował na tym kutrze, ale jak potem powiedział, od dzieciństwa nienawidził ani się uczyć, ani zapachu ryb nie znosił. No i po śmierci ojca, jak się nadarzyła okazja, po których z konfliktów z matką, po prostu wziął nogi zapas i uciekł z maluteńkiej miejscowości rybackiej dziwnowo. I ruszył w świat. Czy na początku świadomy tak bardzo swoich atutów, a co należało do jego atutów? Nie przeciętna uroda. I nieprzeciętny urok. No, mimo, że był człowiekiem niewysokim, bo to raptem 175 czy 177 centymetrów wzrostu, ale ta idealna rzeźbiona, jak wyrzeźbiona budowa niczym Apollo Alpollo albo Dawid, prawda? No i udało się. Uciekł na pierwszym już przystanku czy na końcu pierwszego odcinka drogi trafił na dziewczynę ze swojej wioski która jak się okazało, znała kalibabkę bardzo przelotnie, i on raptem w parę minut, jak potem twierdził, owinął sobie ją koło palca, do tego stopnia, że dziewczyna zaprosiła bezdomnego rybaka bez grosza przy duszy do swojego pokoju, momentalnie wpuszczając go do łóżka. I to był moment, gdzie 21-letni, on jeszcze nie miał wtedy 21 lat, ale był już po 20, czyli rocznikowo 21 lat, uwierzył w siebie, że potrafi zdobyć kobietę, no, odwdzięczył się w sposób taki jak to miał później w zwyczaju, gdzie dziewczyna poszła do pracy. Ukradł wszystkie jej oszczędności, jakie miała. Mało tego, no nie miał się w co ubrać, bo, bo uciekł w stroju rybackim, czyli w takich gumowych spodniach i w kaloszach. W związku z tym ukradł dziewczynie jeansy, buty czy klapki i taką koszulę, jak, która była najbardziej w męskim stylu. No. I ruszył na podbój świata, a tym światem okazało się Świnoujście. Zaś kolejnym podbojem dwie Niemki, turystki, jak na polskie czasy, wczesnych lat 70. to było właśnie to, bo milionerki, bo miały paręset marek zachodnio-niemieckich w kieszeniach. no i Kalibabka też swoim czarem swoim urokiem i swoją urodą zdobył obie szturmem do tego stopnia że dziewczyny przygarnęły go do najbardziej luksusowego hotelu w Świnoujściu, w jakim mieszkały. Kupiły mu w ówczesnym Peweksie, peweksy dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, to była taka ekskluzywna sieć sklepów, gdzie się kupowało Albo za bony dolarowe, albo za, albo za dolary dobra luksusowe, poczynając od jakichś tam ananasach w puszkach. Poprzez luksusowe papierosy, kole, czekoladę, właśnie słynne jeansy, plus ubiory, ubrania. Kosmetyki, które były sprowadzone z zachodu, do którego wówczas się każdy z nas modlił. No i Kalibabka zaczął żyć na koszt tych dziewczyn. No, spędził kilka upojnych dni, jak sam mówi. No tutaj nie musiał dziewczyn okradać, bo one hojną ręką sponsorowały. No i na wspomnienie wspaniałych wakacji z cudownym blondynem zostawiły mu kilkaset marek, a tych kilkaset marek to za to można było dobrze żyć, gdzie mój ojciec w tym czasie zarabiał powiedzmy sobie 10 dolarów jako pracownik naukowy. Pani Urszulo, w nadmorskich kurortach Tutaj pisze autor: Uwodził turystki z zachodu i oczywiście onie płaciły za jego hotele, drinki i tak ale z czasem on też stworzył pewnego rodzaju harem, w którym jego aktualnej faworycie usługiwały i tutaj ciekawe jest stwierdzenie jak on mówił kocmołuchy oraz grzałki. Pomagały te właśnie dziewczyny w polowaniu na następne dziewczyny i sprowadzały. Do hotelu, żeby kalibabka mógł je znowu uwieść i wykorzystać. Tak. Bo on nie tylko dawał im serce, ale Szerce dawał całego siebie. Dawał. Całego siebie dawał, ale potem wszystko im zabierał. To znaczy był to człowiek, którego niesłusznie nazywa się polskim Kasanową, bo Kasanowa działał na zupełnie innych zasadach. Zaraz będziemy to mówić o Był Kasanowie. prymitywny bandzior, powiedzmy sobie, który działał ogromnym urokiem i działał tym urokiem albo na bogate, nudzące się panie, głównie szwedki, Niepki. głównie skandynawki plus Niemki, które tu przyjeżdżały no, i dawał doskonałą zabawę seksualną. Podobno. Panie, które miały z nim do czynienia, twierdził, że seks z nim był cudowny, że wyjątkowo hojnie wyposażyła go natura. Natomiast to były związki na krótką metę. No ileż może trwać urlop nad morzem, bo on w lecie operował nad morzem i w górach? Bo zimą operował we wszystkich uzdrowiskach górskich. W związku z tym zmienił taktykę i zaczął rozglądać się za naszymi rodaczkami, ale tutaj było to na zasadzie takiej, że nie każda. Co to znaczy nie każda? Przede wszystkim musiała być to dziewczyna majętna albo przynajmniej wyglądać na majętną. I im młodsza, tym lepsza. Takie, jak on potem mówił, w więzieniu najlepszą partię, czy też najłatwiejszy łup stanowiły 14-, 15-, 16-latki dziewczyny. Nieletnie. I uwodził je różnymi sposobami. Na które zadziałał jego urok, te szły momentalnie z nim do łóżka. Na które nie do końca działał urok, wtedy stosował metody przemocy. On posuwał się bardzo często do rękoczynów i jeszcze częściej do e, szantażu. Ale panie Uśulo, tym... kiedy toczył się proces już kalibabki, to on nigdy do gwałtów się nie przyznał. Nigdy. Zawsze twierdził, że dziewczyna oddawała mu się dobrowolnie. Tak. On się przyznał do wszystkich stawianych mu zarzutów, czyli do y, kradzieży, do pobicia się y, przyznał, ale tylko do jednego, bo miał taki Swój epizod w życiu, gdzie był sutenerem i gdzie był cinkciarzem, i w tym półświadku postanowił rozprawić się z jednym z konkurentów i, jak to mówi, spuścił mu solidny łomot. Natomiast, ale najpierw on dostał od tej mafii. Ale najpierw on dostał. To był rewanż. Natomiast jeżeli chodzi o gwałt. Nigdy się do tego nie przyznał. Przyznał się co było cięższym kalibrem do uwiedzenia nieletnich. Przyznał się pośrednio do próby porwania, bo jak on działał, jeżeli nastolatka mu się spodobała, to wtedy namawiał ją, żeby rzuciła dom i ruszyła z nim w trasę. Jak już ruszyła z nim w tę trasę no to trzeba ją było wykorzystać i używał wtedy dziewczyn jako wabika po to żeby albo ona nagoniła kolejną ofiarę zaprzyjaźniając się z nim i wtedy jak to działało z tąże ofiarą oni szli w ustronne miejsce jeżeli było to lato to był to lasek i Ustronne miejsce, tam y, aranżował sceny seksualne, gdzie dziewczyna ta z którą był robiła zdjęcia miał już dowód w ręce zdjęcia pornograficzne i mógł szantażować i tym sposobem ta kula śnieżna rosła miał panią i miał służącą panią ale wreszcie noga mu się powinęła no. i milicja obywatelska go złapała, złapała. Twierdzi, że kilka razy uciekał mhm. ale w końcu trafił przed sąd. Postawiono mu 160 zarzutów. 160 zarzutów, 103 paragrafy, które złamał i 103 przestępstwa. Jeżeli chodzi o te ucieczki, to kalibabka twierdzi, że ma za sobą 11 ucieczek. No Wiemy o dwóch, gdzie. Raz uciekł w drodze do aresztu, a drugi raz już uciekł z aresztu. I w ramach tych 160 zarzutów podsumowano kalibabkę, twierdząc, że uwiódł, czy też Abdali w konsekwencji uprowadził. Ponad 500 kobiet albo dziewcząt, z czego połowa była nieletnia. Gwałtów, jeżeli chodzi o gwałty, bo jego ofiary zgłaszały te gwałty, było około 50. Tutaj się rozmywają te liczby, ale tych 500 kobiet mu udowodniono. Na to Kalibabka twierdził, bzdura, ich było co najmniej 2000, a tak jakbyśmy powiedzieli 5, to też by było, też by było dobrze. mówił się znakomicie. znakomicie. Udowodniono mu, że jego kradzieże, bo to się odbywało według schematu, dziewczyny pomagały w tych kradzieżach, z reguły Kradał albo kobiety, które go przygarnęły, albo gospodarzy, którzy mu wynajęli pokój, bo on się przemieszczał po całej Polsce z miejsca na miejsce, i tych łupów udowodniono, że mu że było na 15 milionów. Co to było? Biżuteria, złoto? Złote dolarówki, dolary, które Polacy wtedy trzymali nagminnie na czarną godzinę, sprzęt elektrotechniczny, futra, futra korzuchy. Y, luksusowe, y, luksusowa y, odzież. odzież. Wszystko, co się dało wynieść, kalibabka, 15 milionów. 15 milionów. 15 milionów wówczas. To ile wówczas. By to było I na w zależności od Jak się to liczy. liczy, bo PRL był taką bańką, gdzie trudno cokolwiek przeliczyć. Jeżeli przeliczyć to na wartość nabywczą, czy na wartość. Dzisiejszą złota biżuterii, sztabek złotych rublówek, to było tego gdzieś 150 milionów. Natomiast jest jeszcze druga wycena, bo on również kradł obrazy, na których się nie znał. Byle były małe, trzeba było ukraść. I biorąc pod uwagę, jak poszły dzieła sztuki, jak poszły nieruchomości, i jak w cenie jest antyczna biżuteria i wartość brylantów wtedy i obecnie A na brylantach i biżuterii, kalibabka się znał. Jedna z kochanek go bo nauczyła. Jedna z kochanek go nauczyła, to na dzisiaj będzie to około 300 milionów złotych. Czyli biorąc pod uwagę, że on działał w latach, jak zwiał z domu, mając 21 lat, 70 lata, czyli 1977, bo urodził się w 1956 roku, złapano go, w 1982, czyli 5 lat, 5 lat, to na 300 milionów, jeżeli policzyć przez 5, to będzie 60 milionów. Yy, I rocznie. on to wszystko wszystko to roz wydawał, wydawał. on żył na bardzo szerokiej stopie. On się lubił elegancko ubierać właśnie w tych rzepeweksach. On kochał drogie kosmetyki, drogie restauracje, kochał generalnie luksus. Jedyne, co nie można było zarzucić Kali Babce, to kradzieży samochodów. Po pierwsze dlatego, że tych samochodów... PRL-u nie było znowu tak, tak dużo. dużo. Po drugie, że nie miał prawa jazdy i w ogóle nie siedział za kierownicą, bo samochód był wtedy tak dobrem luksusowym, że stać było nielicznych i na prawo jazdy też było stać wybranych. W prawda? końcu 8 marca 1984 roku został skazany na łączną karę 15 lat pozbawienia wolności. No i to, że trafił do więzienia, to wcale nie znaczy, że jego kariera się skończyła, ponieważ on do więzienia dostawał kilkadziesiąt listów dziennie. Tak, od zakochanych dziewczyn. Te listy były w stylu kochanych yy, Jurku, bo on miał Jerzy Juliusz, Kalibabka. Nie znam cię, w moim miasteczku nic się nie dzieje. Gdybyś przyjechał do mojego życia, wprowadziłbyś słońce, radość i tak dalej. Kolejna Kocham Cię, będę na Ciebie czekać. Chciałabym zostać Twoją żoną. Kolejna, kochany, o niczym bardziej nie marzę, jak o tym, żebyś mnie wziął w rabiona. Mam 15 tak lat, ładne blond włosy, niebieskie oczy, piękną figura. najważniejsze. Jestem cnotliwa i będę na Ciebie czekać, bo taka jest moja wola. A wszystkie inne kobiety nie rozumieją Cię. No i, takich właśnie, I właśnie takich listów on dostawał mnóstwo. No i doczekał się jak gdyby drugiego życia, drugiej sławy, siedząc w więzieniu. Zainteresował się tym jeden z reporterów i w tygodniku powszechnym zaczął opisywać historię kalibabki. Kalibabka zaczął żyć drugim życiem i w końcu zwrócił na niego uwagę reżyser, który postanowił nakręcić film Tulipan. Sylwia. Serial. Dlaczego tulipan i dlaczego kalibabkę nazywają tulipanem? Tutaj on bardzo dużo konfabulował, ale dwóch wersji trzymał się stosunkowo kurczowo i stosunkowo często je powtarzał. Po pierwsze, twierdził, że były to ulubione kwiaty, ukochane kwiaty jego matki, które zawsze sadziła w ogródku, i te kwiaty kojarzą mu się z domem rodzinnym. No domu rodzinnego kalibabka za bardzo nie szanowała, z mamuśką żył jak pies z kotem, zwłaszcza po śmierci. Ojca. To była pierwsza wersja, tęsknota za domem ukochanych kwiatów. A druga wersja mówił, że na pierwszą randkę z pierwszą kobietą poszedł właśnie z ogromnym bukietem tulipanów. I stąd przybrał pseudonim tulipan. W świecie przestępczym był znany jako tulipan. I ten sześcioodcinkowy film. Wydawałoby się, jak on twierdził, że to jest jego historia, a tak naprawdę dał temu serialowi tylko swoje nazwisko, tylko swój pseudonim tulipana. Filmie. Opowiadał swoją historię, wykorzystano w nim parę epizodów, ale nie jest to portret. Prawdziwego kalibabki, polskiego, polskiego dążuana, polskiego kasanowy. To był bandzior, gdzie. Rzeczywistość Kalibabki nie ma nic wspólnego z tym, co, albo bardzo niewiele wspólnego tego, co możemy obejrzeć. Być może ktoś ten w internecie ten serial jeszcze. Bo 19 milionów Polaków było Polaków, ten tak, serial. wtedy, jak szedł on szedł w tak zwanym prime time, to było po dzienniku telewizyjnym. Polska wymierała, nikogo nie było na ulicach, bo każdy oglądał historię tulipana. tulipana, mimo że było to dozwolone od lat 18, na co nikt nie zwracał wtedy uwagi. No, w tym więzieniu poszedł. Jego, czy w więzieniu stworzony został ten piękny mit Kalibabki. Miał przesiedzieć 15 lat, przesiedział niecałych 9, bo 8 lat i 9 miesięcy. Objęła go amnestia. Wyszedł, no już nie jako taki piękny, bardzo młodzieniaszek, bo. Już kłopoty z zębami, znaczne ubytki, już nadwaga, już nie te takie bujne, wspaniałe włosy, które fryzował sobie na każde oficjalne wyjście, ale mimo to działał dalej, odnalazł się chciał stworzyć serię kursów dla mężczyzn jak uwodzić zebrał ogromne zaliczki no i się z tego nie wywiązał był ścigany kolejny raz konfrontacja z milicją obywatelską lekko mu nie było bo w sumie narobił 28 dzieci z czego 23 20, 20, 20 na to trzeba było płacić alimenty, bo to są te jego przygody, ale już jako 40, pan mocno po 40, on miał chyba 46 lat, jak poznał swoją przyszłą żonę, 31 lat od niego młodszą Karinę. Dziewczyna się zakochała na zabój jemu się też na tyle podobała że w niej się zakochał ożenił się i z nią miał właśnie tę piątkę Dzieci, na które nie musiał płacić alimentów, I ale za. prowadzili warzywniak. Prowadzili warzywniak, prowadzili również bar. Kali Baba, no, ten bar różnie bardzo szedł. Natomiast kalibabka żył sobie, no gdyby nie te alimenty 23 razy, X, bo w prl też były określone sztywne alimenty, to byłoby im bardzo zamożnie. No i chyba szczęśliwie, bo pani żyje do dzisiaj, żyje w domu rodzinnym. Kalibabki mówi o mężu niechętnie, wróciła do swojego panieńskiego nazwiska, ale na kalibabkę jako takiego nie narzeka. Natomiast piątka legalnych dzieci, czy też z prawego łoża, twierdzi, że był bardzo dobrym ojcem. Zmarło mu się nagle we własnym ogródku, może nawet w tej grządce tulipanów, bo to był chyba maj w 2019 roku. No, czyli wczoraj praktycznie z punktu widzenia historii wystawiono mu piękny, może nie piękny, okazały pomnik w Dziwnowie, na którym zawsze Ponoć leży świeża wiązanka kwiatów od żony czy od wielbicielek. Katarzyna Bonda pisze, że oszust z Tindera, o którym też powstał film przy Kalibabce, to śmieszny gamon. Czyli faktycznie Kalibabka mógł uwieść tysiące kobiet. A teraz jeszcze chciałbym, żebyśmy jakby troszeczkę przypomnieli naszym widzom i słuchaczom dwie inne postaci. Jedna jest fikcyjna, to Don juan, tak, no a do... druga... Jest prawdziwa, Kazanowa. Tak. E, Kalibabka, dlaczego właśnie te postacie był uważany, jak powiedzieliśmy, za polskiego Dążłana, za polskiego kasanowe. Dążuan jest postacią fikcyjną, wymyśloną w 1630 roku przez tutaj są wątpliwości. Jedni twierdzą, że to. Autorem tej powieści był Mnich Demolina. Drudzy twierdzą, że był to e, aktor Andreas de Cleramonte. W każdym razie stworzono typ bardzo przystojnego mężczyzny, który miał mnóstwo uroku tak ogromnego, że nie potrafiła mu się oprzeć żadna kobieta. Natomiast jego wyzwaniem w życiu czy jego celem w życiu było przeżyć to życie na totalnym luzie niczego sobie nie odmawiając, a to niczego sobie nie odmawiając, oznaczyło zdobyć każdą kobietę. I tutaj szlachcic Don Juan bardzo, albo Don Juan w zasadzie, bo to hiszpan, hiszpan. go wymyślił, a potem Molière w swojej sztuce zrobił z tego Don Juana działał na zasadzie oczarować kobietę, obsypać ją podarkami. Klejnotami, wykorzystać tak, żeby była zakochana, żeby nie widziała poza nim świata i rzucić. I im bardziej okrutny sposób rzucić, im bardziej brutalnie się z nią rozstać, tym lepiej. No, co to ma wspólnego z kalibabką? Niewątpliwie urok osobisty. Niewątpliwie narcyzm, bo obaj panowie, ten fikcyjny i ten prawdziwy, byli prawdziwymi narcyzami. Dbałość o wygląd, bo kalibabka na każde spotkanie, na każdy podbój, podobno przygotowywał się 2-3 godziny od idealnie ułożonej fryzury do wypastowanych butów. butów. A co ich różniło? Ten był bogaty, miał majątek i Obdarowywał kobiety, a ten, jeżeli już zdołał zdobyć się na to, że obdarowywał kobietę, to ją potem sz, okradał i traciła dużo więcej niż, niż dostała. Od niego, dostała tak? Notabene to, co dostała, też zostało yy, ukradzione. Yy, Don Juan, Don Juan był oczytany, był wyrafinowany, a ten był prymitywny. Kalibabka zaczął dopiero Czytać w więzieniu. I to czytał na potęgę, i parę postaci mu się bardzo spodobało. Między innymi natrafił na jak legenda głosi na tą książkę o Don Juanie, a tych jest mnóstwo, bo same wielkie nazwiska stworzyły 17 dzieł. To są i opery, i yy, bal. Aleksander nap Dumas napisał o Don Juanie. Don Juan. Molière napisał sztukę powieści bez Liku. Także tutaj powiedzmy sobie taki karykaturalny Don Juan. No i jeszcze druga postać na której się wzorował polski Kasanowa. No co mieli wspólnego? Urodę. Czyli wzorował się na Giacomo Kasanowi. Giacomo Kasanowie. Yy, niewątpliwie urok osobisty, łatwość uwodzenia. Kasanowa powiedział, że nie było kobiety, która mu się nie Oparła każdą, którą chciał, zdobył. Z Kalibabką tak nie było. Co prawda, on stworzył legendę, każdą, którą chciałem, zdobyłem, ale niektóre zdobył siłą, gwałtem, bo mu towarzyszył ten harem, który szedł za nim w ogień. Część po prostu spaliła na panewce, bo podszedł do eleganckiej kobiety i zaczął, jak to on mówi, nawijać, czyli nagabywać. No bardzo szybko się zorientowała z jakim prymitywem ma do czynienia, pięknym, ale głupim. No i to była ta różnica. Giacomo Casanova był też oszustem na ogromną skalę. na ogromną skalę podobno obrabował nawet narodową loterię francuską i stamtąd musiał uciekać. uciekać. Oboje mają epizody więzienne Casanova co prawda nie za bandytyzm, nie za gwałty, nie za rozbój, nie za kradzieże, ale za szpiegostwo, posiedział sobie w Wenecji w pałacu pod tak zwanymi ołowianymi dachami. Co to było, to jest na oddzielną opowieść. I Casanowie udało się uciec z więzienia i Don Juanowi. Natomiast z wyrafinowaniem Casanowy on niewiele miał do czynienia z ogromną kulturą Kasanowy nie wiele miał do czynienia. No Kasanowa się z wielkimi tego świata. Padam de Pompadour, Voltaire Voltaire, i e, potrafił oczarować Rousseau. Rousseau i potrafił oczarować tych ludzi. No, kalibabka, powiedzmy sobie za wyjątkiem paru chwytów, nigdy nie wyszedł poza pewien poziom ten zdobywał każdą kobietę każdego człowieka wiedzą, ogromną kulturą bycia, wspaniałymi manierami, wspaniałą wiedzą, no... I naprawdę był partnerem kalibabka, o ile tamten był wyrafinowany, ten był prymitywny. Czyli tutaj też porównanie kalibabki z kasanową stanowi moim zdaniem obrazę dla tego wielkiego uwodziciela, gdzie kasanowe kobiety szanowały. Natomiast tym kobiety później pogardzały. Żadna kobieta nie skarżyła się czy nie wniosła skargi na kasanowe, na kalibabkę całe mnóstwo. No 500 zgłoszeń, jak niektórzy twierdzą. Czyli ci porównanie bogaty, wyrafinowany arystokrata Don Juan, fikcyjny, do. Prymitywnego, nieobytego rybaka, nie jak się ma. Filozof Kasanowa, którego kochały wszystkie kobiety i żadna nie miała do niego pretensji. I tutaj taki sobie prymitywny gwałciciel, brutal Kasanowa, i dążył na żadną kobietę, nie podnieśli ręki. Tutaj bokserstwo damskie było na porządku dziennym. I my wiemy, że Kasanowa uwodził, kochał, porzucał, ale też. Nie mamy tego czasami w pamięci, że on napisał kilkanaście rozpraw powieści jego pamiętniki liczą 12, 12 tomów, prawda? I on wszystko opisywał to życie. I historycy mówią, że właśnie z tych jego pism dowiadujemy się, jak faktycznie ludzie żyli. Tak. On był historykiem, takim dokumentariuszem, i to bardzo rzetelnym epoki. No o wielkości kasanowy. Czy intelektu kasonowy może świadczyć fakt, że on o mało co nie został sekretarzem naszego króla Augusta Poniatowskiego? I gdyby się nie pożarł z księciem Branickim o I nie pojedynkował? I o kobietę nie pojedynkował i jej nie zranił i nie musiał brać nóg zapas, byłby najprawdopodobniej w polskim korpusie dyplomatycznym króla Augusta Poniatowskiego. No Gdzie tam kalibabce nawet do portiera w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czy w jakiejkolwiek. Polskiej ambasadzie. Jedno, co mnie zastanawia, to to, że on będąc na dworze Katarzyny Wielkiej nie uwiódł jej i ona nie skorzystała z jego usług. Nigdzie na ten temat nie ma słowa. Nigdzie nie ma słowa, ale tu są dwie teorie. Jedna mówi, że Kasanowa konfabulował, nigdy nie został dopuszczony w pobliże Katarzyny, Katarzyny tak. tak, i. Bardzo starał się dojść na ten dwór carski, ale musiał się zadowolić, że tak powiem, drugim garniturem. Natomiast druga teoria mówi, że ona była wtedy uwikłana w romans z Potjomkinem i oprócz Potjomkina nie widziała nikogo. Co może być prawdą, bo miała takich dwóch kochanków, Orłow i Potjomkin, gdzie przez parę miesięcy była wierna wyłącznie tym panom. Aż się nie chce wierzyć. No, ale... wierzyć, znając Katarzynę, prawda? <gry> ale e, może faktycznie tak było. Proszę Państwa, dzisiaj o wielkich kochankach, e, które, którzy to kochankowie zostają porównani w ustach pani Uszuli Pawlik z naszym kalibabką. Na niekorzyść kalibabki. Na znaczy, niekorzyść kalibabki e, to jest e, oczywiste. Ale mnie jeszcze zastanawia jedno, i to chciałbym uzyskać odpowiedź na zakończenie naszego spotkania. Dlaczego kobiety tak łatwo dają się uwodzić, wiedząc, co może je spotkać? Czy wiedzą? Pojawia no już... się przystojny facet, opowiada cudowne rzeczy, przedstawia się jako zamożny jubiler. Oferuje cudowną przyszłość w swojej rezydencji w górach i w swoim domu letniskowym nad morzem, i mamy szary PRL. To jest poniekąd zrozumiałe kobiety. Są bardzo wrażliwe na marzenia i kochają marzenia. I to, co ja podkreślam, główne pole, że tak powiem, działania kalibabki, albo strefa polowania kalibabki, są 14-15-16 latki. W tym wieku kocha się miłość, a jej przedmiot jest tak naprawdę drugo że kocha się czułe słówka. Ten mechanizm od tysiącleci funkcjonuje, funkcjonuje. i kobieta jest Dużo bardziej emocjonalnie otwarta, jak ja mówię, uzależniona od emocji niż mężczyzna. Arabowie mają, yy, przepraszam, nie Arabowie, tylko Francuzi mają takie piękne przysłowie, że pies jest głupi do roku. Kobieta yy, do pierwszego kochanka, który ją porzuci, a mężczyzna do końca życia. I tym, no nie wiem czy optymistycznym stwierdzeniem, kończymy <grym> dzisiejszą naszą <grym> rozmowę i nasze spotkanie. Marek Mierzwak pani Urszula Pawlik. Polecamy, polecamy. polecamy tę książkę Kalibabka. Historia największego uwodziciela PRL-u, ale też proszę poczytać trochę i o do Dążłanie, i o Kazanowie, i o innych oszustach, którzy to wykorzystywali Naiwność kobiet. Pięknych kobiet. Ale książkę polecamy, bo jest naprawdę fantastycznie yy, napisana. Rzeczywiście czyta się ją z zapartym tchem. Wiktor Krajewski jest autorem tej książki. Kłaniamy się Państwu.